Halo, halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku, w środowym odcinku. Słuchajcie, ja dziś już rozładowałem z rana, no i jadę. Proszę. Niech se przejedzie gościówka. Ja se już rozładowałem i wyjeżdżam na załadunek. Daleko nie mam, bo 30 km tylko na załadunek jadę. W stronę też granicy już Polski niemieckiej. O, dobra, zjadę z runda. Będziemy ładować coś w big bagach pod jakieś chyba podłoże, pod pieczarki, bo do pieczarkarni będę jechał do łasku z tym. W big bagach to palety, no na paletach big bagi. No i tyle. I tak to się wymiewa. 7 stopni jest na plusie w Holandii. Zieloniutko, fajniutko. Kurde, co to za samochód jakiś taki? Dobra, ja pędzę, wjeżdżam na autostradę, bo jestem w Ciuk. I wjeżdżam na autostradę w kierunku Wenla. Tak, A73 w kierunku Wenla, bo drugim zjazdem. I tniemy. I tam pewnie będę odbijał z powrotem. Boxmer prędzej. Na Boxmer. W kierunku A57 niemieckiej, w kierunku granicy niemieckiej, tam gdzieś będę ładował to podłoże. Dobra, do później. No i jestem na miejscu, moi drodzy. O, następny tutaj jedzie. Puentener. No. Rozmawiałem właśnie z wózkowym. Wziął jednego kontenerka teraz do załadunku, bo on był pierwszy, więc mówił, że tak koło godziny mu się zejdzie, później przyjedzie po mnie. O nie, tamten pojechał. Ale tu jest ok. Nie wiem, jakoś tu kurde lubię tą Holandię. No dobra, ja sobie tutaj drugie śniadanko, może o pitole. Bo coś tylko przekąszę, bo aż bardzo tak mi się jeść nie chce. No i co? No i czekam cierpliwie, aż załadują. No dobra, no jest 9.30, 10.30, 11.30. No dobra, no to jakby tak. No, okej. Może się uda wszystko. Dobra, tymczasem. Już załadowany. I wyjeżdżamy. I wyjeżdżamy, będziemy jechać na Polsce. Na Polsce. O, widziałeś? Już. 1100 kilometrów zostało. Niecałe. Przepraszam, niecałe. No i pędzimy. Jedziemy dzisiaj jeszcze. Ileż my tu jedziemy? O kurde, prawie 9 godzin na dyszkę, jakbym chciał lecieć, więc jak dobrze pójdzie, to przeleci elegancko. 10 stopni, moi drodzy, 10 stopni i słoneczko pięknie świeci. Elegancko. Dobra. Posłyszymy się później. Don't you dare say that I want it. Everything to fall apart when it's hard to me. Cause my only crime was hoping. There is something more than this loneliness I feel.
Ciemno. Ciula widać. W rzeczywistości to jest jaśnie troszeczkę. Tu stoję po przy latarni sobie na zatoczce na strefie przemysłowej na Dreźnie. No nie udało się wjechać do kraju, no ale tak sądziłem, że się nie uda. No dobra, na 10 godzin to mi zostało raptem 14 minut, więc nie było sensu dalej jechać i szukać gdzieś miejsca po parkingach, bo były tak zaćkane po drodze, że się lepiej by nie było. W każdym bądź razie jutro po 6 ruszam i pędzę na rozładunek. Może się uda to rozładować. No dobra, moi drodzy. No to widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Dzień dobry, witajcie. Kolejnego dnia, czwartek. Już z polskiej ziemi. Tak, już jestem w Polsce, wjechałem do kraju. A4. I pędzimy. 326 km zostało do celu. Jeszcze międzylądowanie gdzieś muszę zrobić. I muszę się streszczać, kurde, bo do 14 muszę się tam zjawić. Najlepiej jeszcze przed, żeby mnie rozładowali. I dzisiaj już przyfajrantować. No właśnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zawiesiłem się troszeczkę. No, tak więc lecimy. No, mamy czwartek, no jakby dzisiaj się rozładował, to byłoby miodzio, bym był, kurde, normalnie nockę już w domciu sobie nocował, ale no mówię, no jeszcze międzylądowanie muszę zrobić. Tu mi pokazuje na 12.36. Powoli, bo powoli się to spija, ale muszę, tak jak wspominałem, jeszcze pauzę zrobić. 45 minut. Dobrze byłoby maksymalnie tak do 13.20 się zjawić tam u nich. To jeszcze byłaby szansa, żeby to normalnie rozładowali.
Z tego co tu ze znajomym rozmawiałem, bo on już tam to ćwiczył. Więc poganiam maszynę i lecimy. Na razie widzicie, warunki są świetne do jazdy. Chociaż tu przejeżdżałem przez granicę i na granicy na parkingu no czarny lód taki nie się pojawił, bo chłopak wyjechał z rajek. No i na zakręcie, tak jak droga prowadziła do wyjazdu, skręcił konia, połamało go i poszedł prosto i oparł się naczepą, przodem naczepy o słup oświetleniowy. Więc go pchnęło troszeczkę. Nie powiem, bo ja tak samo jak rano wyszedłem zrobić obchód na auta, no to też kurde mi noga uciekła, bo się na przemysłówce też lodzik na asfalcie, przepraszam, pojawił. No, więc zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, pojedziemy, zobaczymy co dzisiejszy dzień przyniesie. Na razie cały czas na plusie, półtora na plusie pokazuje, chociaż był taki odcinek w Niemczech, że pokazywało zero. Dobra, tak, jadę dalej. Słyszymy się później. No i moi drodzy, 7,6 km zostało. Tutaj na przejeździe czekałem. Przejechała ciuchcia i teraz my ruszamy. Już prawie na miejscu, jeszcze troszeczkę i już. Właśnie. I się okaże, czy mnie to zdejmią, czy mnie nie zdejmią. Oj, ale wyprofilowany pięknie ten przejazd. Pozazdrościć. Dobra. Ja... O, widzicie, ja przejechałem, znowu zamknęli przejazd. Ha, 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 ha. O, tam. Widać, nie widać, nie widać. Pierdzieloną coś mam tą kamerę chyba. Czekajcie. O, widziałeś? O niebo lepiej. He. Jednakże mu pierniczył. Dobra, 7 km. Może coś się uda na rozładunku nagrać. Odzywam się później. I jestem na miejscu. Taka pieczarkarnia. No, pieczarkarnia to podłoże pod pieczarki robią. Już zasypaną grzybnią. A to co ja przywiozłem, to się co dowiedziałem, to jest dokarmiacz. To jest dokarmiacz. Tutaj w tych silosach, w tych korytarzach są gnój, po prostu gnój. Odchody kurze ze słomą wymieszane. No i tutaj jeszcze jest ten zasypywany właśnie ten dokarmiacz. Czy później? Jakoś tak ten gościu mówił, że później jak już jest chyba z grzybnią po drugiej stronie hali, w innych tunelach, tam już jest zasypywana grzybnia. No i tam dodawany jest później ten mój dokarmiacz. Tu kolega też chyba przywiózł jakiś rodzaj dokarmiacza. Czekamy na rozładunek, czekam na widlaka, aż przyjedzie i będziemy, o, tu w te drzwi będzie zdejmował big bugi. Dobra, to tak oto się ma. Na razie. No i dobra, już jest wóz z taką maszyną fajnym i rozładowuje. I działamy. Nie pytałem się, czy mogę go nagrywać, więc twarzy mu nie nagram. Tak tylko nagram tutaj, jak zabiera sprzęta. I poszedł Big Bug.
Dobra, idę z tymi pasami walczyć. Taki oto przeskok. Jest piątek rano. Za 7:00. Ja jestem już na załadunku w Końskich i ładuję. Będę chciał załadować towar na dostawę na wtorek do Belgii koło Saint-Niklas, tam Tesse chyba miejscowość, w każdym razie za Antwerpią. No, cała lufa ma być tutaj, bez doładunków, bez niczego, czyli bezpośrednio sobie będę jechał. O, i tak oto sprawa wygląda się i ma. Wczoraj na rozładunku, dzisiaj na załadunku. No dobra, idę do biura się zameldować. I załadowany, koledzy i koleżanki, jeśli tam są na kanale, a chyba jakaś mała część jest. Załadowany, pędzę już na bazę z powrotem. Trochę kręcenia z rana było, ale w miarę poszło to, jak się zaczęli ładować, tak już kurde, momentalnie przeleciało. No, to co, no kończymy chyba ten odcinek. A zanim go skończymy, no to cóż, no będziemy się widzieć na pewno w poniedziałek. Ja się odezwę, a wy w odcinku w niedzielę, tak, następną, będziecie widzieć. I ja w poniedziałek będę wyjeżdżał właśnie na ten, tam na Belgię, na wysokości Saint-Niklas, Hemse miejscowość. Zaraz zobaczymy z tego miejsca, co tu jestem, ile mi tam zostało kilometrów. Belgia, kod pocztowy. Wbijemy 9140, ulica Kapelane Nilan, jakiś K. O, Kapelani Nilan, kurwa, jakie nazwy. Jęzora sobie mogę pomóc. Dobra, dwa. Tędy, tu, pyk, nowa trasa. Szukaj. Jak ona mnie tu poprowadzi i którędy? Zaraz się wszystkiego dowiemy. Mieli. I co wy mieli? No, i co? Jezu, tyle dróg musi pomyśleć? Tysiąc trzysta. 1300, moi drodzy, ale tu dwójeczką, tak? Dwójeczką. Nie, to my nie będziemy jechać dwójeczką, tylko pojedziemy czwórką. No ale dobra, 1300 km. 1300 km zostało do dojazdu na rozładunek z tego miejsca, co jestem. No dobra. Pierdu, a tu czas leci. Żegnam się z wami, życzę wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a kto nowy, niech subskrybuje, pamiętajcie o tym, bo sporo osób ogląda, a mało subskrybuje. Trzymajcie się, cześć, do następnego.